Dzień dobry w poniedziałek, w nowym tygodniu. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kolorowa Realistka. Ja jestem Ania, zapewne mnie znacie. A ci, co nie, to serdecznie zapraszam na mój kanał, żebyście mogli mnie poznać. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę z takim troszeczkę innym filmikiem. Eee, przybierałam się do pewnej decyzji od dawna, no chyba już, tak powiem Wam, za dwa lata. Aż w końcu ją podjęłam. E, zaraz Wam wszystko opowiem, natomiast e, dlaczego tak długo mi zeszło. Kiedyś dostałam już pewną propozycję, żeby e, podjąć tą decyzję. Rozmyślałam, ale wiecie, założyłam kanał, e, jest to jeszcze mały kanał, staram się go rozwinąć. E, Coś drgnęło naprzód i to mnie zmotywowało, żeby w końcu podjąć decyzję. Natomiast opory miałam, ponieważ było to dla mnie coś nowego, nie wiedziałam, musiałam zgłębić temat. Wiem, że długo mi zeszło, ale tak, zgłębiłam temat. Nie chciałam podjąć decyzji na hocciu. Najpierw obserwowałam osoby, które biorą w tym udział. Naprawdę przyjrzałam się temu dokładnie i w końcu się zdecydowałam. A o czym mówię? Mówię o tym, że właśnie przystąpiłam do Patronite. E, bardzo się cieszę. E, czy żałuję, że tak późno? Tego jeszcze nie wiem, bo to są moje początki, e, ale pewnie tak się stanie, pewnie będę żałowała, że za późno, że tyle zwlekałam. Natomiast e, chciałam Was o tym poinformować, że przystąpiłam do Patronite. Co to takiego? Otóż jest to miejsce, zarówno dla Twórców, jak i dla patronów, e, czyli jak ja nagrywam na YouTube, e, jestem twórcą, to możecie mnie oczywiście oglądać i na patronite wspierać. Dlaczego się zdecydowałam na to patronite? Moi drodzy nagrywam już 4 lata. E, przez te 4 lata ja naprawdę robię wszystko sama. Nie potrafiłam zrobić nic, zakładając kanał. Samo założenie kanału było dla mnie w ogóle wow. Tyle, co ja nad tym ślęczałam, to było coś niesamowitego. Nauczyłam się naprawdę obsługi tego YouTube'a, nauczyłam się nagrywać filmy, nauczyłam się je montować. Wszystko robię sama, nikt mi w tym nie pomaga od samego początku. Do dziś robię wszystko sama. E, oczywiście, e, media społecznościowe, bo trzeba jakoś ten kanał pokazać ludziom, tak? Więc, no, na szczęście mamy media społecznościowe w dzisiejszych czasach. E, więc e, tutaj jest. Ogrom pracy, którą robię, ale wszystkiego stopniowo uczyłam się sama, bo ja naprawdę tego nie potrafiłam. No to jest może śmieszne dla młodych ludzi teraz, bo teraz dzieci, wiecie, e, ogarniają takie rzeczy. Natomiast, no, dla mnie to wszystko było nowe i ja cały czas się uczę, cały czas poznaję. Yy, powiem Wam, że bardzo długo też zwlekałam z założeniem kanału, a wiecie dlaczego? Dlatego, że bałam się, że nie poradzę sobie od strony technicznej, czyli z montażem filmów, ale stwierdziłam, że kurczę, no jak nie zrobię tego, nie założę tego kanału, to będę żałować tego do końca życia. I przecież mówię sobie sama mogę założyć kanał. Yy, spróbuję, jak nie będzie szło, tego po prostu zamknę, ale kurczę, Ania, spróbuj! No i spróbowałam, udało się. Drgnęło, zaczęłam montować sama te filmy najpierw w jednym programie, później w innym. Też patrzyłam troszeczkę, co mi będzie lepsze, co mi będzie lepiej służyło, w czym mi będzie wygodniej, łatwiej. No i tak metodą prób i błędów e, nauczyłam się. Więc tutaj pokonałam naprawdę ogromną drogę. Dlatego moi drodzy, przez te 4 lata to nie jest tak, że ja przed chwilą założyłam kanał i was proszę o wsparcie. Tylko ja przez te 4 lata naprawdę Uh, wiem. Przez te 4 lata pracy wiem, ile mm, mnie to kosztowało pracy, nauki, ale również, wiecie, inwestycji w siebie, w swój rozwój, bo też porobiłam wiele takich kursów, e, jeśli chodzi o social media i inne różne rzeczy, żeby, wiecie, mieć taką odwagę, żeby, no właśnie, nie panikować, nie zwlekać kolejnych 5 lat, że bo czegoś się boję, prawda? Zrobić, bo nie umiem. Po prostu uczyłam się takich różnych technicznych rzeczy. Mało tego. To była inwestycja w swój własny rozwój, ale również ten kanał. Ponieważ najpierw początki były takie, że nagrywałam telefonem, potem był zakupiony aparat. Wiadomo, zawsze im. Im to idzie dalej w głąb, dalej w las, to są większe potrzeby, tak? A to mikrofon, a to słuchawki, a to, wiecie, program do montażu, jakaś licencja, a to muzykę trzeba opłacić do tych filmów, bo ta taka darmowa też jest i oczywiście na początku się z niej korzysta, ale później to wszystko wiecie. Człowiek chce, żeby to było coraz bardziej atrakcyjne, te filmy, więc no idzie dalej, dalej, ale im dalej, tym więcej to wszystko kosztuje. No i stąd właśnie pomysł na Patronite, ta decyzja, żeby powiedzieć Wam, że przystąpiłam do tego programu i że jeżeli. Lubicie mój kanał, albo go nawet nie znacie, ale chętnie zaczniecie go oglądać, albo jeżeli sami macie jakąś pasję i yy, szanujecie ludzi, którzy mają wielką pasję i robią uparcie coś, mimo tego, że to idzie bardzo powoli, ale uparcie dążą do celu i naprawdę macie dla tych ludzi wielki szacunek i chcielibyście wesprzeć yy, taką moją działalność to na Patronite macie taką możliwość. Ja zostawię Wam pod tym filmem, w opisie namiar na mnie na Patronite, także będziecie mogli mnie tam wspierać, jeżeli będzie, będziecie mieli ochotę, dodam, że dla osób, które wspierają autorów, są przewidziane różne takie benefity. A jakie, to już jak wejdziecie na mój profil na ym, Patronite, to będziecie mogli sobie przeczytać, co ja tam y, dla Was przygotowałam, ponieważ tam są takie, y, jakby progi, gdzie możecie wspierać taką kwotą bądź taką lub jeszcze inną, i w każdym tym progu jest przewidziana dla Was jakaś atrakcja. Także sami zdecydujecie. Um, oczywiście też są, e, możecie sobie poczytać. Utworzyłam tam cele, cele takie e, dodatkowe, które e, są, e, prze, które po prostu środki z tych celów będą przeznaczone na dalszy rozwój kanału, na bardziej atrakcyjne filmy. Na różne fajne miejsca, także poczytajcie, obejrzyjcie, jeżeli będziecie zainteresowani i będziecie chcieli mnie wesprzeć, to będę bardzo wdzięczna. To nie jest też proszenie Was o pieniądze, dajcie mi pieniądze, bo nie wiem co, tylko to jest właśnie po to, żeby motywować twórców, żeby dać im możliwości rozwoju e, i też dzielenia się z wami swoją pasją i swoimi naprawdę doświadczeniami. Jak wiecie, ja prowadzę kanał lifestyle'owy e, z naciskiem teraz na zdrowie, na taką, wiecie, e, na Czerpanie z życia pełnymi garściami, ponieważ jestem w takim już wieku, jakim jestem, można by powiedzieć średnim, więc teraz doceniam bardzo to, że jestem zdrowa, że mam rodzinę, że mogę, nie wiem, podróżować, bo, bo kiedyś tak swobodnie nie można było, tak? Wiecie, są różne etapy życia człowieka i naprawdę na każdym etapie życia co innego ma priorytet i co innego się docenia. Ja bardzo teraz kładę nacisk na zdrowie, na dobrą formę, na właśnie czerpanie z życia takich wrażeń, także tam na moim kanale na pewno zobaczycie. Tego typu vlogi o zdrowiu, o motywacji, o mm, przypomnienia, takie będę Wam przypomnienia robić i robię cały czas, o, żebyście dbali o siebie. E, będzie też taka aktywność fizyczna, bo w tym wieku już to, już to jest nam potrzebne. Cały czas jest potrzebne, ale w tym wieku naprawdę trzeba o siebie już zadbać. E, mało tego, e, są też vlogi z podróży, i ja bym chciała bardzo, żeby z tych vlogów z podróży było więcej. I ja chciałabym również, żeby jak będę w kolejnej podróży, żeby móc e, więcej Wam fajnych rzeczy pokazać, y, zrobić live'a z tego miejsca. E, I. Podróże również są w moich celach na Patronite, także przeczytajcie sobie tam te opisy i zobaczycie. Mam naprawdę kilka takich... Koniecznych podróży do odhaczenia na swojej liście vlogowej. E, na razie mm, pojawią się tam jedna albo dwie podróże, takie cele na podróże. E, zdecydujcie, gdzie chcielibyście, w, którą, w której podróży chcielibyście mnie wesprzeć, a może w obu, a może w jednej, bo ten kraj, czy ten, czy to miasto, czy tamto jest bliższe Waszemu Sercu, albo ta kultura. Dajcie znać, jeżeli mnie wesprzecie, będzie mi bardzo miło, ale tu nie chodzi tylko o podróże. Są też takie, wiecie, cele miesięczne, gdzie naprawdę do prowadzenia kanału już na pewnym poziomie potrzebne są po prostu środki, żeby można się tym zajmować, żeby właśnie opłacić te wszystkie licencje i różne inne rzeczy, więc tam będą takie też drobniejsze cele. Jak tylko zechcecie mnie wesprzeć, to będzie mi bardzo miło. Oczywiście jest możliwość również taka subskrypcyjna, że co miesiąc małą kwotą możecie wspierać e, również dla tej, prowadzenia tej działalności, więc o tym Was informuję. Tak z grubsza tylko, bo oreszcie poczytacie sobie w linku, który Wam zostawię na dole. Moi drodzy, bardzo jestem pełna entuzjazmu, że dołączyłam do Patronite. Mam nadzieję, że dużo się też nauczę poprzez uczestnictwo. Mam nadzieję, że poznam też wielu fajnych i ciekawych ludzi. Także serdecznie Was zapraszam do zgłębienia tematu i Wsparcia. Jeśli macie jakieś hobby, to mnie na pewno rozumiecie, że to poświęca, że jeżeli mamy hobby, to poświęcamy mu wiele swojego czasu, masę pracy, całe serce i całą energię, także tak to jest. Jeżeli jest wsparcie, z drugiej strony, to to naprawdę cieszy, bo czasem też jest takie uczucie, że robicie coś, cieszycie się z tego bardzo, ale inni tego nie rozumieją, że wy to robicie. I wtedy takie są chwile zwątpienia, czy to ma sens, czy faktycznie to, co ja robię, bo wszyscy patrzą na mnie po prostu jak na wariata. Ale jeżeli jest chociaż jedna osoba, która czuje to, co wy, która was popiera, która was. Popycha do tego, żebyście dalej to robili. To naprawdę już jest połowa sukcesu. Także serdecznie Was zapraszam i z góry dziękuję za wsparcie. Oczywiście, zapraszam na mój kanał Kolorowa Realistka i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!